Wielu pacjentów stawia pytanie, kiedy można prowadzić pojazd po korekcji wzroku, czy po refrakcyjnej wymianie soczewki, czy po implantacji soczewki fachijnej, czy po laserowej korekcji wzroku. Najbardziej bezpiecznie jest prowadzić pojazd dopiero wtedy, jak lekarz nam do tego pozwoli, czyli po kontrolach, które mamy regularnie po operacjach. Po laserowej korekcji wzroku, na przykład po metodzie femtolasik, w większości przypadków można już prowadzić samochód następnego dnia. Jeżeli porównamy to do metod powierzchownych, prowadzenie samochodu może być najwcześniej po około tygodniu czy lub po 10 dniach, ale to trzeba dokładnie zmierzyć i skonsultować z lekarzem. Metody powierzchniowe są to metody, za pomocą których usuwamy na początku nabłonek, który jest na powierzchni rogówki, i potem dopiero modelujemy krzywiznę rogówki. Po takiej korekcji nabłonek musi się zagoić. Trwa to mniej więcej około od 3 do 5 dni w zależności od metody. Potem pacjenci widzą około 20-30-40%, po tygodniu około 60-70%, czasami nawet więcej procent. Dobra ostrość widzenia jest osiągnięta mniej więcej po około miesiącu, a idealna ostrość widzenia dopiero po około 3 do 4 miesięcy.